Myślę, że szczęście w dużej mierze opiera się na relacjach, to znaczy na tym, jaka jest jakość naszych związków i ze sobą, i z innymi, i z Bogiem. Im lepiej są poukładane te relacje, im głębokie są, tym jesteśmy szczęśliwsi. Jeżeli jesteśmy w stanie dbać o relacje, to by oznaczało, że mamy wpływ na to, na ile te relacje są głębokie. A zatem możemy wpływać na to, jak przeżywamy szczęście, na jego, nazwijmy to, poziom. Czyli w pewnym stopniu da się wyczuć szczęście. Ja myślę, że właśnie błogosławieństwa są pewną propozycją, to znaczy pokazaniem takich wyborów priorytetowych, które trzeba podejmować, żeby budować dobre relacje. Jednym z najprostszych sposobów jest rozdawanie, to znaczy hojność, gościnność. Jest sporo rzeczy, które możemy ćwiczyć rzeczywiście, bo gościnność to jest coś, co się ćwiczy. Jak wpuszczamy kogoś do domu i robi nam bałagan, to za pierwszym razem reagujemy, ojej, aah! Tak, za drugim razem mniej, za trzecim razem, aż dom się staje otwarty. To jest ćwiczalne. Odczucie szczęścia to jest coś, co jest bardzo subiektywnego i jak wiemy, dzisiaj też zależy od poziomu hormonów i tak dalej, ale nam chodzi, zdaje się, o doświadczenie harmonii. To znaczy, wydaje mi się, że jeden ze składników szczęścia najbardziej pożądanym to jest harmonia w relacjach i to się wyczuwa, to znaczy nie ma jakby miernika szczęścia. Raczej człowiek, kiedy zaczyna być szczęśliwy, to wie, a bardziej może wyczuwa, kiedy jest nieszczęśliwy. I po tym wyczuciu nieszczęścia można też zidentyfikować to, co trzeba zmienić, żeby szczęście odnaleźć.